No hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj nowości z Eveline. To wszystko pod kątem tej jeszcze trwającej promocji w Rossmanie. No, nowości z Eveline pojawiło się ostatnio dość dużo. No ja tutaj kilka mam, więc sobie dzisiaj przetestujemy i będzie to taki typowy test, dlatego że jedną z nowości jest podkład, który mnie bardzo interesuje. Generalnie wszyscy się nim zachwycają, więc no wierzę, że u mnie też się sprawdzi. No ale jest równie ciekawa baza, taka jednorożcowa, która przypomina mi bazę z Vibo. O, może sobie zaraz je porównamy. Poza tym są jeszcze inne rzeczy. Mam nową paletkę, puder, coś do brwi, coś do ust, także są różności. No i ponieważ jest to test, to widzimy się w pierwszej części, zrobię pełen makijaż, tak Wam na bieżąco, na żywo to omówię, na żywo, na świeżo Wam to omówię, a wieczorem zobaczymy się w podsumowaniu i obadamy, jak się te wszystkie nowości zachowają. Więc Wy będziecie wiedzieć, czy podczas tych promocji jeszcze warto te kosmetyki kupić, albo której z nich, czy lepiej rozejrzeć się za czymś innym. Ok, zaczynamy od bazy. Bazę kupujemy w takim oto pudełeczku, nazywa się to Unicorn Magic Drops. I to jest baza pod makijaż i serum pielęgnujące w jednym, przedłuża trwałość makijażu, głęboko nawilża, rozświetla, ujędrnia, działa antyoksydacyjnie, niweluje zaczerwienienia, chroni mikrobiom skóry. Sam flakonik wygląda w ten sposób. O, Unicorn Magic Drops i tutaj jest, już Wam powiem, tu jest 30 ml. Zaraz wezmę tę z Vibo i sobie porównamy. Pojemność jest ta sama, od razu powiem tak, kto jest nowy na kanale, to tę bazę z Vibo bardzo lubię, to jest bardzo przyjemna, świetnie nawilża, bardzo ładnie utrzymuje makijaż, to jest jedna z takich fajniejszych drogeryjnych baz, o tak bym powiedziała. No i zobaczymy, jak się spisze ta z Eveline, czy jej dorówna. Najpierw zrobię Wam swatch, może nie swatch, taką próbkę tej bazy z Vibo. To jest taki półpłynny produkt, więc trudno powiedzieć, żeby to był jakiś swatch, ale zobaczcie, o, to jest coś takiego. Takie różowe, perłowe kropelki. O. Na razie nie będę tego ścierać i obok damy próbkę tej nowości z Eveline. Porównamy najpierw, tak wiecie, kolor i konsystencję. O, chyba całkiem podobne. Zobaczcie, to jest Eveline tu z boku. Może, nie, nie może, na pewno. Ta z Eveline jest bardziej gęsta. Vibo jest bardziej takie wodniste, ma takie, daje odczucie takiego nawilżenia. Natomiast ta z Eveline w sumie po rozprowadzeniu mniej więcej to samo. Jeszcze Wam powiem o zapachu. Baza z Vibo pachnie przecudnie, tak bardzo słodziutko, bardzo apetycznie, jak takie ciasteczka waniliowe, coś takiego. Natomiast ta z Eveline, a z Eveline pachnie tak perfumeryjnie, chyba trochę kwiatowo. Jeśli chodzi o zapach, to ta z Vibo mi się chyba podoba bardziej. No ale dobrze, to jest nasza nowość, więc tę nakładamy. Jeszcze może nią troszeczkę wstrząsnę, bo tak jak widzieliście, ona jest dosyć gęsta. Ok, i nakładamy. Jeśli chodzi o kolor, to jest bardziej różowa niż ta z Vibo. Tamta jest taka, ma bardziej ten kolor rozmyty i jest taka bardziej wodnista. Rozprowadza się tak bardzo płynnie, bardzo gładko. No to wiecie, no takie wodniste, wodnista baza serum, więc tutaj to raczej problemu nie będzie. Po nałożeniu tego takiego kwiatowego zapachu raczej nie czuć. Jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenie i wiecie, odczucie, jakie ta baza daje na buzi, to jest bardzo porównywalna do tego z Vibo. Na razie jakichś tam większych różnic, wiecie, nie wyczuwam. Nie zauważyłam, więc no, miejmy nadzieję, że się sprawdzi. Jeszcze zobaczymy, wiecie, jak się na niej ten podkład rozprowadzi. Troszkę się lepi. Odnoszę wrażenie, że to jest mniej więcej to samo. Może to jest bardziej rzadsze, wodniste. Inaczej pachnie. Natomiast jeśli chodzi o takie wrażenie, jakie baza daje na buzi, to bardzo podobne. Ta się chyba też bardziej lepi. Vibo jest bardziej takie wodniste i jakoś tak szybciej się wchłania, mniej się lepi. Jakieś takie drobne różnice między nimi są, ale większych jakichś nie zaobserwowałam. I zabieramy się za podkład. Podkład Wonder Match, Vegan Friendly Oil Free Second Skin Effect, a wykończenie ma dawać ten podkład satynowy. Producent podaje nam jeszcze tak.
Luksusowy podkład Wonder Match zapewnia 24-godzinny efekt nieskazitelnej cery. Idealnie dopasowuje się do odcienia i struktury skóry. Jego lekka, beztłuszczowa konsystencja łatwo się rozprowadza, dając efekt doskonałego krycia bez efektu maski. Bogata formuła z wodą termalną i kwasem hialuronowym pielęgnuje, nawilża i chroni mikrobiom Twojej skóry. Już po 10 dniach cera jest odczuwalnie gładsza i bardziej elastyczna. Kosmetyki vegan friendly. Sposób użycia: nanieść niewielką ilość podkładu i rozprowadzić. Ok, odcień, który ja mam, to jest, nie wiem, 10 Light Vanilla. 10 Light Vanilla to jest chyba ten najjaśniejszy. A w ogóle jeśli chodzi o kolory, to były tylko 4, a przynajmniej ja tak 4 chyba widziałam. Dobrze, no i wyciskamy. W ogóle muszę Wam powiedzieć właśnie jeszcze o takiej cesze tego podkładu, że wygląda ta buteleczka bardzo ładnie, tak elegancko. Choć to może nie najważniejsze, ale w pewien sposób też istotne. O. Jak widzicie, no niby gęstawy, ale tak pomału zaczyna spływać. Biorę się za pędzel i nakładamy. Tak jak wspomniałam, mój odcień to jest 10 Light Vanilla. Ten podkład też pachnie. Pachnie ładnie. Wydaje mi się, że przyjemniej niż baza, też w taki kwiatowy sposób, ale bardziej subtelny jest ten zapach. Dziwnie się nakłada, tak jakby przy nakładaniu stawiał trochę opór. No i wiecie, trzeba uważać przy nakładaniu, dlatego że zauważyłam, on dość szybko zastyga, więc trzeba tak w miarę sprawnie pędzelkiem czy też gąbką pracować. Jakoś tak nieładnie się tutaj na nosie to rozciera. Coś dziwnego się dzieje, bo tak, na buzi jakoś się rozprowadził, natomiast na nosie, słuchajcie, dokładam tutaj jeszcze, już nie mam nic na dłoni, ale jeszcze troszeczkę miałam. No i próbuję tak dołożyć. I jakoś nieładnie to wygląda, nie wiem. Może sobie tak palcem doklepę. Znaczy już mogę powiedzieć tak, że rozprowadza się średnio przyjemnie, chociaż na całej twarzy w porządku to wyglądało, to miałam problemy z rozprowadzeniem na nosie. Efekt daje ładny i rzeczywiście jest to efekt drugiej skóry. Powiedziałabym, że krycie takie średnie, nie wiem jak tutaj producent podawał, że dopasowuje się tak do odcienia i struktury skóry. Ten kolor, który mam, 10 Light Vanilla, rzeczywiście bardzo ładnie na skórze wygląda. Taka druga skóra to jest, to fakt. Jeśli chodzi o to krycie, no to takie średnie i efekt naturalnej skóry. Ogólnie ładnie, natomiast nie podobało mi się to rozprowadzanie. Nie wiem, czemu akurat na nosie coś takiego mi się zadziało. Nie mam pojęcia. I tak jak Wam wspomniałam, on tak dość szybko zastyga, więc trzeba się spieszyć. Może dlatego, że nos zaczęłam rozprowadzać najpóźniej, to potem nie mogłam tego rozetrzeć. No nie wiem, w każdym razie coś takiego się zadziało, więc Wam o tym mówię. Ogólnie teraz po rozprowadzeniu buzia wygląda ładnie, tylko jest jeszcze jedna dziwna rzecz, o której Wam muszę powiedzieć. Generalnie ja lubię podkłady takie lekkie, które po nałożeniu na buzie dają efekt drugiej skóry, ale jednocześnie ich nie czuć. Natomiast w wypadku tego podkładu sprawa wygląda tak, że no, jeśli chodzi o efekt, no to tak, to jest druga skóra, tylko ja z jakichś powodów czuję takie delikatne ściągnięcie na buzi. Tak jakbym czuła, że mam makijaż i to mi się raczej nie podoba, więc na razie nie wiem. Efekt bardzo ładny i tutaj to w ogóle nie mogę się do niczego przyczepić, natomiast nie lubię czuć, że mam na buzi makijaż i to mi trochę przeszkadza. Nie wiem, może on sobie musi po prostu ze skórą popracować. Zobaczymy. W każdym razie efekt jak najbardziej na tak. Szybciutko nałożę sobie jakiś korektor. Co tutaj mam? Tutaj mam taki w pędzelku z Golden Rose. Ale wiecie, korektor dzisiaj akurat nieistotny, jeśli chodzi o korektory. A właśnie, bo jednocześnie w tym, w Rossmanie pojawiła się inna seria z Eveline, w której są korektory, tylko jest to seria taka przeznaczona do cer trądzikowych, problematycznych, więc no niekoniecznie dla mnie, ale właśnie w tamtej serii są pudry, podkłady też są, korektory, no taka powiedzmy makijażowa baza. To jest chyba seria z herbatą, jakaś taka herbaciana, coś tea tree, tak jakoś mi się kojarzy, ale tamtej serii za bardzo się właśnie nie przyglądałam, no bo po prostu z góry już wiedziałam, że nie dla mnie, więc jakoś tak nie oglądałam jej. Ale myślę, że jeśli macie jakieś tam problematyczne cery, to można się jej przyjrzeć, bo może się okazać, że fajna. To odczucie
jakie daje podkład nałożony na buzię, na razie nie miga. Czuję, że mam na buzi podkład. Na razie jest nie fajnie. Chociaż jak patrzę, no to efekt ładny, więc zupełnie nie wiem, słuchajcie, co o tym sądzić na razie. Wygląda to na razie tak, jest baza, podkład, korektor. Normalnie przypudrowałam sobie teraz okolice pod okiem pudrem do tego przeznaczonym, ale ponieważ w tej nowej serii z Eveline mamy też nowe pudry, ja tutaj mam taki ryżowy, jest jeszcze chyba bananowy, jakoś tak, jest jeszcze jakiś jeden, no to użyję tego pudru i do utrwalenia korektora dzisiaj, i do przypudrowania całej twarzy. Po prostu sprawdzimy, czy on się nada tylko, wiecie, do makijażu twarzy, czy obszar pod okiem też można nim utrwalać. Solniczka taka tradycyjna, w ogóle te pudry z Eveline, wszystkie pudry są jakieś takie małe. Tutaj jest, wiecie ile, zaraz Wam powiem, na pewno niedużo, 6 gramów. Nie wiem, czemu takie malutkie te pudry robią. Może z drugiej strony, słuchajcie, lepiej, nie wiem, szybciej się zużyje, nie wiem. Pudełko było zabezpieczone oczywiście taką naklejeczką, więc ja to zdejmuję. Puder jest biały, taki biały, biały. Wiecie, może ja jednak najpierw przypudruję nim buzię, a potem zobaczymy, czy on się nadaje pod oczy. Może bardzo wybiela, albo coś takiego. Jak się tak nałoży pędzlem grubszą warstwę, to widać taki biały kolor. Ale jak się porządnie rozprowadzi, to raczej jest transparentny. Chociaż wydaje mi się, że może troszeczkę tak rozjaśnia skórę. Mam takie wrażenie. A w ogóle nie powiedziałam Wam, jakie ten puder ma właściwości. A, w środku jeszcze był taki puszek. Ja tych puszków czasami używam, całkiem je lubię. Natomiast puder. Wonder Match Loose Powder Ryżowy. Loose Powder Ryżowy. Puder sypki ryżowy. Sypki puder ryżowy doskonale matuje i utrwala makijaż na cały dzień. Jest niewiarygodnie lekki, transparentny, no proszę. Zapewnia skórze promienny i zdrowy wygląd. Idealny do wszystkich rodzajów cery, nie zataka porów. Opakowanie zawiera puszek. Okej, no dobrze, nie, na buzi naprawdę wygląda ładnie. Tak jak Wam powiedziałam, jak się tak więcej pędzlem dołoży, to w tym miejscu jest skóra taka biaława, ale ładnie się to rozprowadza i no nie zostawia tam nam jakichś białych smug czy czegoś. Nie, jakoś nie wybiela skóry, tak wiecie, że nagle jesteśmy jak duch. Jeszcze Wam muszę o zapachu powiedzieć, ale chyba ten puder nie pachnie. No dobrze, skoro jest sytuacja na buzi opanowana, to jeszcze troszkę wysypę pudru na wieczko i utrwalę nim korektor. No wygląda to na razie tak, w sensie przypudrowana buzia wygląda tak, bardzo ładnie i chyba to uczucie, wiecie, takiego ściągnięcia delikatnego chyba zaczyna mijać, tak myślę. No i to bardzo dobry znak. Teraz czas na bronzer, nałożę sobie kokosowy bronzer z Belle, uwielbiam ostatnio ten bronzer, nie dość, że pięknie pachnie, ale w ogóle jest przecudowny w każdym calu. Tak na marginesie, jeśli spotkacie jeszcze w biedrze coś z tej serii, tej zwierzątkowo, wiecie, wakacyjnej, na przykład ten bronzer kokosowy, to proponuję zakupić, bo jest naprawdę przecudowny. Bronzer rozprowadzony i jeśli chodzi o róż, to użyję sobie takiego duo od Focalure. To się nazywa Sunkist Monochromatic Blush One i wygląda tak. Bardzo ładne, takie matowo-perłowe. Mój odcień to jest 0,8. Ja sobie zazwyczaj te dwa wykończenia mieszam. A wybrałam taki kolor różu, żeby pasował do palety cieni, w sensie do koloru cieni. One są właśnie takie różane. Zresztą paleta nazywa się Essential Rose. Zaraz zobaczycie. No zresztą zrobię Wam też swatche. Ale najpierw już ogarniemy twarz. I rozświetlacz. W nowej serii Eveline rozświetlacza też nie ma, więc mam taki tutaj podręczny. Zobaczcie, już prawie na wykończeniu. To jest normalnie kozacka sprawa. Wykończyć rozświetlacz. Chyba pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło. Jeśli skończę to, to będzie normalnie ogromny sukces. To jest w ogóle rozświetlacz z Chanel. Nie ma żadnej jakiejś tam nazwy, żadnego numeru. To się po prostu nazywa puder rozświetlający. Nie ma żadnej, wiecie, żadnego odcienia. Taki szampański, bardzo uniwersalny kolor, ma lekko złotawy połysk, ale jestem z siebie dumna, zobaczcie. Taram!
Ok, twarz jest ogarnięta. Wobec tego przechodzę do brwi, a tutaj już nowości z Eveline są. I jest taki zestaw, który ja po prostu uwielbiam, bo to jest kredka, w sensie ja kupiłam kredkę i żel utrwalający do brwi. To jest duo, które mi do szczęścia wystarcza, jeśli chodzi o makijaż brwi. Kredka, którą mam, nazywa się Micro Precise Brow Pencil Waterproof i mój odcień to jest taupe. Jak widzicie, kredka taka cieniutka, na końcu mamy szczoteczkę. Na końcu mamy szczoteczkę i taki bardzo, bardzo cieniutki rysik, który oczywiście przypomina kredki z Benefitu. Zobaczcie, rysik jest taki mikroskopijny. Ale no to fajnie, bo będzie można precyzyjnie wyrysować sobie, uzupełnić sobie brwi. Kredkę brałam w ciemno, no bo wiecie, no nie dotykałam żadnych testerów. Ale chyba kolor jest ok. I jeśli chodzi o odczucie, jakie ta kredka daje na brwiach, to też jest taka w sam raz. Coś jak ostatnio używana przeze mnie kredka z Bell. Ale nie Bell tego z Biedronki, tylko Bell Hypoallergenic. Chciałam powiedzieć, że Bell z Rossmana, ale już nie z Rossmana, bo szafę wycofują. A ciekawe tak swoją drogą, co będzie na miejscu tych szaf Bell w Rossmanie. Wie ktoś coś? Pytałam pani, ale pani powiedziała, że jeszcze nie mają żadnych danych, więc... No nie wiem, bo dosyć długo te szafy już stoją takie pustawe. W sensie w Rossmanach, które ja mam w pobliżu domu, są już takie, wiecie, ogołocone, wszystko jest wykupione, więc stoją takie biedne, samotne, puste szafy. Ciekawa jestem, co się tam pojawi. Bardzo fajna kredka. To jest typ kredki, który ja uwielbiam, taka w sam raz akurat, ani za twarda, ani za miękka. Rysik precyzyjny, chociaż zwykłe kredki takie, jakie do temperowania, do makijażu brwi, ja też lubię. W ogóle lubię kredki. Bardziej niż jakieś pomady czy coś takiego. No i ta kredka jak najbardziej na tak. A sprawdźmy jeszcze żel. Żel kupujemy o, w takim oto pojemniczku. Nazywa się to Brow and Go. Ultra coś tam. Ultra Fixer Eyebrow Gel. No i to wszystko. Żel utrwalający. Mocny żel utrwalający. O, i pielęgnujący brwi. Dobrze, zobaczmy jak to działa. I czy to jest mniej więcej ten sam żel, co ma Vibo? Tamten z Vibo bardzo lubię i mam któreś opakowanie. Jest dość delikatny, brwi utrzymuje, ale jak ktoś ma bardzo niesforne brwi, to żel z Vibo może sobie nie poradzić. U mnie sobie radzi, ale wiecie, no różnie to bywa. Zobaczmy, jak zadziała to. Ciekawa jestem, czy będzie się robiła, wiecie, taka skorupka jak po Anastazji. Akurat tego uczucia nie lubię, wiecie, jak macie taką skorupkę na brwiach, ale z drugiej strony macie pewność stuprocentową, że nic Wam się tam nie wysunie, więc no, plusy i minusy. Zresztą takie, wiecie, to takie moje bardzo osobiste odczucie. Jestem przekonana, że z tym żelem przezroczystym będzie się działo dokładnie to, co dzieje się z żelem z Vibo, czyli już Wam pokazuję. Bardzo ładny i nowy, czysty żel z Eveline, którego użyłam dziś pierwszy raz i żel z Vibo, którego używałam już wielokrotnie. Zobaczcie, widzicie to? On jest taki zabrudzony. Ta część tutaj... Tutaj było widać taki właśnie ładny, krystalicznie czysty żel. Ale podczas używania on się zabrudza. Ale ja Wam wielokrotnie mówiłam, że nie ma się tym co martwić, bo on dalej ładnie pachnie, dalej jest do używania dobry, tylko po prostu no właśnie na skutek tego, wiecie, dotykania szczotką umalowanych brwi i wkładania do tubeczki, żel się staje taki brudno-brązowy. Nie wygląda to może estetycznie, ale kosmetyk cały czas jest ok i działa. Podejrzewam, że z tym z Eveline zrobi się dokładnie to samo. Na razie jeszcze tak czuję takie wilgotne odczucie mam na brwiach, więc trudno mi powiedzieć, czy on jakoś tam zastyga bardzo. Poczekajmy jeszcze chwilę. W tym czasie sobie nałożę bazę pod cienie i zajmiemy się paletą. Jeśli chodzi o bazę, to nakładam sobie taką z Ingrid ze słoiczka. Sama baza świetna, ale ja nie lubię tej formuły, w sensie słoiczkowych baz, wolę z aplikatorem, po prostu łatwiej mi się nakłada. No i paletka, słuchajcie, paletka nazywa się, tak jak mówiłam, Essential Rose. Jest to jedna z tych takich podłużnych, 05 Essential Rose, cienie do powiek i tak dalej. W palecie, już Wam pokazuję, o, poszło. W palecie znajduje się aplikator. Nie wiem, po co oni tu dodają. Lepiej byłoby, słuchajcie, zrobić jeden porządny, nawet mały pędzelek, ale wiecie, pędzelek, a nie coś takiego, no ale okej, odkładam to. A same cienie wyglądają tak. Bardzo przyjemne, takie użytkowe, codzienne, do wielu typów urody. Można coś bardzo delikatnego, coś błyszczącego, matowego. Także taka, powiedziałabym, jak to zwykle cienie z Eveline, zazwyczaj. Takie uniwersalne, wiecie, bezpieczne, także krzywdy sobie tymi cieniami raczej nie zrobimy.
Zaczynam od bazowego cienia, nakładam go pod łuk brwiowy i na załamanie. Na mniejszy obszar załamania, wiecie, i w zagłębienie powieki nakładam jasny, cielisty beż. Aha, ja się tak maluję i nic Wam nie mówię. Jeśli chodzi o te podłużne paletki, to są bardzo w porządku cienie. Jeśli miałabym wskazać jakieś minusy, to ja zaczęłabym od faktu, że wszystkie te palety z Eveline są takie bardzo spokojne, wiecie, takie grzeczne. No nie chcę powiedzieć nudne, bo no ja wiem, że to są cienie użytkowe. Zdaję sobie sprawę z tego, że w firmie chodzi z pewnością o to, żeby jak największej liczbie klientów kolorystyka podeszła. No bo jednak zwykłych takich dziennych, użytkowych makijaży robimy sobie najwięcej. Natomiast wydaje mi się, że no, można by było czasami na rynek wypuścić paletę, gdzie byłyby jakieś, wiecie, niebieskości, morskie kolory, coś takiego bam, z przytupem, jakieś fajne zielenie. No coś takiego bardziej niż bezpieczne kolory. Przy czym te kolory są ładne, nie zrozumcie mnie źle. Tylko właśnie chodzi o to, że no, brakuje mi w ofercie Eveline takich właśnie kolorów bardziej wariackich, z przytupem, takich odważniejszych. No przecież są też ludzie, którzy się malują na przykład zieleniami albo niebieskościami. Wiecie, o co chodzi. Na środek powieki może nałożę ten brudny róż. Taki blady, brudny róż. Zobaczmy, jak on tu będzie wyglądał. No, taki delikatny, delikatny dzienny kolorek. O! Kolor jest widoczny. Tak jak powiedziałam, taki blady, brudny róż. W każdym razie na powiece wygląda ładnie, jest widoczny, no ale to jest właśnie taki dzienny, bezpieczny kolorek. O! Na wewnętrzny kącik nałożę ten rozświetlający kolor, taki szampański, błyszczący. Zobaczmy, jak on tu będzie wyglądał. O, bardzo ładna błyskotka. Nałożę go może od razu też w zagłębienie. Nałożone bezpośrednio na poprzedni cień, czy też na korektor. Chodzi mi o to, że ten cień nałożony samodzielnie jest taki bardziej błyszczący i ten błysk jakoś tak łatwiej da się wydobyć, niż jak próbuję go teraz rozprowadzić tutaj na różu. Jest też połyskujący i no widać jakiś coś tutaj, że mamy jakąś błyskotkę, natomiast chodzi mi o to, że jest taki bardziej stonowany, tak się wiecie, jakby tłumi na innym kolorze. Na zewnętrzny kącik i na dolną powiekę nałożę ten bordowy, to jest taki bordo brąz. Zewnętrzny kącik potem jeszcze przyciemnię tym najciemniejszym kolorem. Z daleka to może wygląda jak czerń, ale to nie jest czerń, zresztą zobaczycie to zaraz na swatchach też. To jest taki bardzo ciemna śliwka z domieszką brązu. Tak wygląda to przynajmniej w opakowaniu, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało na skórze. Generalnie te cienie są bardzo przyjemne, łatwiutkie takie w rozpracowywaniu, takie naprawdę po prostu dla wszystkich. Jak na przykład ktoś zaczyna z makijażem i kupuje sobie jakieś tam, wiecie, pierwsze cienie, to myślę, że ta paletka jest dobrym wyborem, bo tak jak mówię, nie ma trudnych kolorów i cienie, jeśli chodzi o ich konsystencję i o rozblendowywanie, też są na poziomie i generalnie roboty robią, więc raczej żadnych kłopotów tutaj mieć nie powinniście. Bardzo przyjemna dzienna paletka. O, tak można by ją podsumować. Kolory widoczne pod tym względem też ok. No i słuchajcie, przechodzimy do... Ups, zrobiłam sobie mały bałagan właśnie na biurku, ale to nic, potem to uprzątnę. Przechodzimy do... Nie, trochę za duży pędzelek chwyciłam. Do tego koloru, ale muszę sobie tu znaleźć jakąś taką małą kuleczkę. Zobaczmy, na ile to jest tu ciemne i... Tak, taka... Brązowa śliwka. Bardzo ładny kolor. Tak jak widzicie, przyciemnić się zewnętrzny kącik da. Dołożę go też troszkę na dolną powiekę. No i wygląda to tak. No bardzo przyjemny cień. Jeszcze sobie może tego najciemniejszego tutaj tak centralnie na zewnętrzny kącik dołożę. No i tak wyglądają cienie na powiekach. No i oczywiście zrobię Wam te obiecane swatche. Cielisty kolor. Jak to cielisty kolor? Raczej widoczny nie będzie. Tutaj ten szampański. Jasny beżowy brąz. I coś takiego
brązowo-miedzianego. W każdym razie pierwsza czwórka. O, jaki śliczny kolor. On jest właściwie taki, wiecie, brzoskwiniowy bardziej. Czyli z tego raczej nie będzie widać, chociaż może troszkę widać. Tu mamy ten, którego... Zobaczcie, jak ładnie wygląda samodzielnie na skórze. To jest to, co właśnie zaobserwowałam, że jak nakładałam go na wewnętrzny kącik, to był taki bardziej wyrazisty niż jak potem próbowałam nałożyć na cień różowy, który ja tutaj teraz ten. Tu mamy ten beżowy brąz, którym rozcierałam górną powiekę. O, jaki śliczny jest ten, zobaczcie. Taka, powiedziałam, że to jest taka miedziana brzoskwinka. I została nam druga czwórka, czyli ten róż. Coś, czego nie używałam i nie wiem, jak wygląda. Bardzo ładny kolor. No i te dwa maty. A właśnie, cienie matowe, jak widzicie, mają tutaj przewagę, bo raz, dwa, ta trójeczka to są błyszczące, a pozostałe kolory w palecie to maty. Zobaczcie ten. Bardzo ładny. Troszkę mi się najechało na cień powyżej, ale kolor widać. No tak jak powiedziałam, generalnie słuchajcie, kolory bardzo ładne, takie właśnie dzienne, bezpieczne. Także jeśli ta kolorystyka Wam odpowiada, to myślę, że paleta warta uwagi. Tym bardziej jeśli, nie wiem czy ona teraz jest w tej promocji, chyba tak. Okej, dobrze, no ale mamy swatche. No i jeśli chodzi o ciąg dalszy nowości, to mam dalej eyeliner, tusz. Ale nim ich użyję, to jeszcze pomaluję sobie dolną linię wodną i tu użyję cielistej kredki, z czego to jest, z Lovely. No teraz słuchajcie, eyeliner i tusz. One są z takiej samej serii. To jest seria Varieté. Wyglądają tak. Bardzo ładne opakowania, takie eleganckie, złote. Tu jest taka maska wenecka. No generalnie wyglądają tak sylwestrowo, powiedziałam, karnawałowo może. O, jeśli chodzi o eyeliner, to jest po prostu czarny eyeliner w takim pędzeleczku. O. No może tak, tu Wam zrobię. O. Czarny eyeliner. No więc rysujemy kreskę. Powiem tak, no eyeliner jak to eyeliner, chociaż te z Eveline są bardzo fajne i w ogóle lubię takie pędzeleczkowe eyelinery. Natomiast mam bardzo duże oczekiwania, jeśli chodzi o tusz, bo tusze z Eveline moim zdaniem generalnie są bardzo fajne i no jeśli ta marka już jakiś tusz wypuszcza, to wierzę, że to będzie, wiecie, coś kozackiego. No bardzo przyjemny, mięciutki pisaczek, no taki Eveline'owy właśnie. Więc jeśli szukacie fajnego eyelinera i lubicie tę formułę, w sensie na przykład nie w kałamarzu, czy nie jakiś gruby, tylko właśnie taki cienki pisaczek, to na pewno Wam się spodoba, no bo cóż tutaj może się złego z eyelinerem zadziać? Raczej nic. Boże, ja sobie dawno kreski eyelinerem nie robiłam. Ostatnio mi się tak nie chce. W ogóle ja wolę sobie, wiecie, cieniem przyciemnić albo kredką wyrysować jakoś, tak nie wiem. Nie chce mi się eyelinerem nigdy bawić. A w sumie źle, dlatego że no jednak te rzęsy inaczej wyglądają, prawda? Jak się wyrysuje kreskę, oko się wydaje takie większe, bardziej wydłużone, takie bardziej wyraziste. O. Może powinnam zmienić ten nawyk i częściej używać eyelinera. No i mamy kreseczkę. Bardzo przyjemny eyeliner. No ale teraz słuchajcie, bardzo ważna rzecz, czyli tusz z Eveline. No tak jak Wam pokazywałam, tusz Varieté. Jaką ma szczoteczkę, nie wiem, bo testerów nie ruszam teraz w Rossmanie. A, tak. Silikonowa cieniutka, czyli na pewno wielu osobom się spodoba. Taka no minimalna. No dobra, zobaczmy. Na pewno będzie precyzyjna, co do tego nie mam wątpliwości. A w ogóle tusz, słuchajcie, jakie ma wykończenie? Maskara pogrubiająco-wydłużająca, czyli i pogrubia, i wydłuża. No popatrzmy. To jest pierwsze użycie, w sensie pierwszy raz wyjęłam szczoteczkę z tego tuszu, więc zakładam, znaczy w zasadzie jestem pewna, że po, wiecie, jak się dłużej tusz używa, to on się też inaczej zachowuje. Z reguły lepiej. Ale pierwsze wrażenie jest takie. No nakładam sobie na razie jakby pierwszą warstwę, bo jeszcze nie umoczyłam szczoteczki drugi raz w tubce. No i to wydłużenie widzę. Natomiast czy pogrubienie? No nie wiem.
Szczotek takich nie lubię, ale trzeba im przyznać, że są naprawdę bardzo precyzyjne i można sobie łatwo tutaj, wiecie, dojechać w kąciki i tę wewnętrzną część rzęsu łatwiej umalować niż takim grubasem. No popatrzcie, tak wygląda, no w sumie jedna warstwa na rzęsach nałożona, bo to co miałam na szczotce. Pierwsze użycie, wiecie, dołożę jeszcze i zobaczymy, czy może one się jakoś tak bardziej pogrubią, bo jak na tę chwilę, to moim zdaniem to jest bardziej tusz taki, wiecie, wydłużający, o nie pogrubiający, no ale popatrzmy. No i przy drugiej warstwie, tak, i przy drugiej warstwie jest konkretnie, generalnie efekt bardzo ładny. Zobaczcie. Taka firaneczka jest. No zresztą widać to oko, a to. Także? No myślę, że ten tusz jeszcze właśnie troszkę popracuję, jak go jeszcze poużywam, to tak się będzie od razu więcej też nabierało, bo tak jak Wam wspomniałam, to moje pierwsze użycie, więc on taki nierozpracowany jeszcze jest. Tak, tusz ok. I eyeliner, i tusz jak najbardziej na tak. I zostały nam jeszcze nowości do ust. Pojawiły się w szafie Eveline takie oto pomadki. Zobaczcie, coś takiego. Tattoo Lip Tint. Kolorów jest 6. Ja wybrałam sobie 2. Moje odcienie to jest 02 Juicy Red. To jest coś takiego. Jeszcze Wam tak z bliska pokażę. Juicy Red wygląda następująco. Jeszcze ich nie używałam, więc nie wiem, zobaczcie, takie nieruszane są. W ogóle te nowości są takie nieruszane przeze mnie. Jak wygląda tint? Aha, to jest takie... Widzicie to? To jest niemalże transparentne, troszkę jak błyszczyk, więc zakładam, że można dobudowywać te warstwy i ta szminka powinna być bardzo trwała. No skoro to tint, zobaczymy, przekonamy się. W każdym razie to była 2, a następny numer to jest 03, Dirty Berry. Oba kolory bardzo mi się podobały. W zasadzie większość tych kolorów była ładna. O, a tu mamy taki róż. No myślę, że wiecie, do tego dzisiejszego makijażu to chyba bardziej ten róż będzie pasował. Tak też użyję tej trójki. Może tak, nie ułatwiajmy jej zadania, nie będę nakładać kontrówki, po prostu nakładam od razu ten tint na usta. A w ogóle jeszcze o zapachu muszę Wam powiedzieć. Szminki pachną dziwnie. Pachną tak słodkawo-chemicznie, jakoś nie umiem Wam tego zapachu opisać. Pamiętam, że jak byłam mała, to kiedyś miałam takie kredki, wiecie, w podstawówce i one trochę tak pachniały. Zapach jest raczej ładny, ale trudno powiedzieć, żeby on był do końca albo słodki, albo jakiś, wiecie, przemysłowy. Takie coś pomieszane, o. Może trochę jak ciastolina. Wiecie, jak pachnie ciastolina dla dzieci? To może coś takiego. W każdym razie, no taki dosyć specyficzny zapach. Nie jest jakiś, wiecie, bardzo rzucający w nozdrza i raczej nie będzie przeszkadzał, ale Wam mówię, że pomadki troszkę pachną. Ok, no i ta trójka wygląda tak. Bardzo fajne uczucie dają, takie jak balsam nawilżający. Tak wygląda jedna warstwa. Dajmy jej przyschnąć. Chciałam Wam powiedzieć o brwiach, bo ja to już czuję. Żel z Eveline zachowuje się jak żel z Anastazji. Jest mocniejszy niż ten z Vibo i jeśli czegoś takiego poszukujecie, a nie drogiego, to myślę, że to jest dobre rozwiązanie zamiast Anastazji, no bo jednak tamten jest dość drogi, a ten jest taniutki, to raz. Dwa, no macie przezroczysty żel, czyli po prostu do każdego koloru, do każdej karnacji będzie pasował, a myślę, że utrwali brwi całkiem mocno, bo zastyga właśnie w taką skorupkę. Chyba to uczucie jest trochę delikatniejsze niż w wypadku Anastazji, ale jednak jak dotykacie sobie palcem brwi, no to taką skorupkę czuć. I jest jeszcze jeden plus, bo o tym Wam nie powiedziałam, teraz mi się to nasunęło, że jak się otwiera tamten żel z Anastazji, to po prostu on tak brzydko pachnie, no ja go nie mogę znieść, w ogóle nie lubię tego żelu. Natomiast ten, jeśli chodzi o zapach, jest całkiem przyjemny. W zasadzie jakiegoś tam specyficznego zapachu tu nie wyczuwam. W każdym razie bardzo fajne coś zamiast Anastazji, jeśli no, szukacie takiego produktu oczywiście i używacie takich żeli utrwalających. Ok, tymczasem tint. On tak do końca nie zasycha, może jeszcze chwilkę mu dajmy. Tutaj na skórze, na dłoni, już te kolory poprzesychały. One są takie w ogóle bardzo klejące. Jak dotykam, widzicie, to się tak
lepi się. Nałożę jeszcze jedną warstwę, zobaczymy. No i skoro to jest tint, to powinno się naprawdę długo utrzymywać. To się w ogóle nazywa Kissy Tattoo Lip Tint, długotrwała pomadka w płynie. No i już. Dołożę jeszcze troszeczkę. Jak się nakłada, to czuć ten dziwny ciastolinowy zapach. Kolor bardzo ładny. To jest ta 03, coś tam Berry, Dirty Berry. Muszę Wam powiedzieć o takim odczuciu. W momencie, jak ta szminka zastyga, to czuć. Czuć takie delikatne ściągnięcie na ustach. To nie jest nieprzyjemne, ale wyczuwalne. No i klei się cały czas. Jak widzicie, na razie nie jest to taki kompletny mat, ale staje się pomału ta pomadka matowa. Chociaż nie wiem, jakie ona tutaj powinna mieć wykończenie. Nie ma tutaj żadnej informacji. No na dłoni po zastygnięciu, moim zdaniem to jest taki, no prawie mat, może nie taki super, 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 ale raczej w matową stronę idzie ta pomadka, jeśli chodzi o wykończenie. Na ustach cały czas jeszcze jest taka lśniąca. Generalnie bardzo ładna. Oki, słuchajcie, no to pochodzę przez cały dzień w makijażu, zobaczymy, jak te nowości się spiszą i oczywiście widzimy się wieczorem. Na razie takie wstępne podsumowanie, to tak, efekt, jaki dały te kosmetyki, podoba mi się i tutaj do niczego nie mogłabym się przyczepić, bo tak, no i cienie fajne, tusz i eyeliner jak najbardziej na tak. Pomadki wydają się być bardzo ciekawe, chociaż no tu zobaczymy, jak to się, wiecie, zachowa. Bardzo podoba mi się ta baza, no ale tak jak Wam wspomniałam, ona przypomina mi tę z Vibo, przy czym ta z Vibo moim zdaniem ładniej pachnie. Mam pewne obiekcje co do podkładu, bo tak, efekt ładny, i tutaj naprawdę na mucha nie siada, bo buziak wygląda bardzo ładnie. Natomiast tak jak widzieliście i jak Wam wspominałam, miałam problem z rozprowadzeniem. On mi się wydaje taki gumowaty, jakby stawiał opór przy nakładaniu. No i dość szybko zastyga, o czym Wam wspomniałam, więc na razie nie wiem. Jeśli chodzi o puder, to też jak najbardziej na tak. Na razie cera wygląda bardzo ładnie, tak gładziutko, powiedziałabym, tak atłasowo. I też patrzę na ten obszar pod okiem, on też cały czas jest tutaj wygładzony. Na razie nic się nie zebrało, więc no zobaczymy, jak się ten puder zachowa i pod okiem, i na całej buzi. No a i rzeczy do brwi jeszcze. No rzeczy do brwi to już w zasadzie bez komentarza. Bardzo fajne duo, takie moje ulubione, więc tutaj jakby nie mogę złego słowa powiedzieć. Rzeczy do brwi jak najbardziej na tak. Okej, kochani, to tyle, jeśli chodzi o tę pierwszą część. Widzimy się wieczorem, no i wtedy już dokładnie obadamy, jak te poszczególne kosmetyki się nam spiszą. Na razie Wam mówię pa, pa, do zobaczenia. No hej, witajcie wieczorem. Mamy godzinę, o akurat, punktualnie 19, czyli makijaż mam na buzi 8 godzin. No takie zdrowe 8 godzin, troszkę więcej niż 8 godzin. I muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Zacznijmy od czegoś, co mnie bardzo zaskoczyło, a mianowicie od tych pomadek. To, co mam na ustach w tej chwili, to jest cały czas ta sama szminka, którą nałożyłam w pierwszej części, czyli to. Nie jest może to tak wyraźne, wiadomo, że troszkę zeszło, natomiast ciągle trzyma się ten jeden kolor i ja tutaj nic nie dokładałam. Nie wygląda to może najbardziej estetycznie, bo jak mówię, to widać, że tutaj od środka się troszkę zjadło. Natomiast no generalnie usta są cały czas tak podbarwione i no w sumie jakiś tam kolor na nich jest, więc bardzo długo się to utrzymuje. I muszę powiedzieć o jeszcze jednej fajnej cesze tych pomadek. Są bardzo przyjemne w noszeniu. W takim sensie, że nie mam ust ani przesuszonych, nie czuję żadnej skorupki. Bardzo fajne pomadki, aż tak się zastanawiam, czy jakiegoś koloru jeszcze nie dokupić. Chociaż tamte, które były dostępne, to już są jakieś tam rodzaje brązów chyba. Ale może coś tam się jeszcze fajnego znajdzie. W każdym razie takie żywsze kolory to są właśnie te dwa. Pozostałe są chyba bardziej stonowane. Jeszcze może taki wiśniowy jest jeden. O, to może taki wiśniowy właśnie. Więc bardzo mi się te pomadki podobają. To jest druga seria, znaczy druga marka, która wypuściła pomadki w płynie, a które mnie ostatnio tak zachwyciły, bo jak robiłam, nie wiem, czy widzieliście film z kosmetykami z Belle, to tam też miękki w płynie też były świetne, bardzo fajnie się je nosiło, nie były długotrwałe, nie, to nie było coś takiego, raczej się nosiło jak takie zwykłe pomadki, ale też były bardzo komfortowe, natomiast tutaj jeszcze mamy jakiś kolor cały czas, więc bardzo fajne szminki, w sensie tinty, jeśli szukacie czegoś przyjemnego, a długotrwałego, to myślę, że warto się za nimi obejrzeć. No i teraz może tak po kolei, najpierw baza i podkład.
Słuchajcie, zrobię zbliżenie, żebyście jeszcze dokładnie zobaczyli, jak moja buzia wygląda. Co prawda przed chwilą i tak było na takim dosyć dużym zbliżeniu, ale chcę, żebyście to dokładniej zobaczyli. O, popatrzcie, no chyba... No wydaje mi się, że mucha nie siada. Bardzo ładnie to wygląda, nic się nie pościerało. Wszystko się na buzi trzyma. Ja dzisiaj nie byłam poza domem i nie nosiłam maski, więc no, na nosie też mam ten podkład. Przypuszczam, że gdybym maskę nosiła, to on by mi się starł, bo to zazwyczaj tak się dzieje. Natomiast no, naprawdę na całej buzi wygląda to ślicznie i to takie uczucie, o którym Wam mówiłam w pierwszej części, że wiecie, takie lekkie ściągnięcie, ono po jakimś czasie minęło, więc ja nawet o tym zapomniałam. Tylko teraz tak spojrzałam na ten podkład i mi się przypomniało. Ale wygląda to naprawdę świetnie. Także generalnie tak, mogę polecić i to, i to. Jeśli miałabym Wam wskazać, która baza fajniejsza, czy ta z Eveline, czy ta z Vivod, to pod względem takiego komfortu i noszenia, nakładania, utrzymywania makijażu, no to obie są porównywalne, tylko tamta z Vivo ładniej pachnie. O, to taka różnica. Natomiast ta jakościowo też jest bardzo fajna. Natomiast co do podkładu, to miałam wahania w pierwszej części, no bo on się tak źle rozprowadził, no i tutaj się jakby nic nie zmieniło, no bo się źle rozprowadził. Może trzeba go rozprowadzać dłońmi, albo spróbuję jeszcze gąbką, innym pędzlem, wiecie, pokombinuję, no ale to jest w zasadzie no jedyna jego wada, popatrzcie. Bardzo ładnie to wygląda i muszę przyznać, że nawet tak bardzo się nie świecę. Może tutaj, o, troszkę przy skrzydełkach nosa, broda, ale to jest takie, no, wiecie, dopuszczalne, nie jest to jakieś bardzo niestetyczne. Także pod względem jakości podkład naprawdę wow. Już wiem, czym się dziewczyny zachwycały. Bardzo fajna nowość, no i też trzeba zwrócić uwagę na to, że on tak elegancko wygląda. Także Wonder Match. Bardzo fajny podkład, no i dający takie, powiedziałabym, wykończenie satynowe, które przez cały dzień się pięknie utrzymuje. O, pięknie również spisał się puder. No i no tak jak widzieliście przed chwilą na takim dużym zbliżeniu, ładnie to wygląda i na twarzy. Pod okiem też się nic złego nie zadziało. Nałożyłam go zresztą na korektor, który znam, więc gdyby coś się stało, to wiedziałabym, że to ten puder, ale okazuje się, że jest wszystko ok. No i pod okiem on też się bardzo ładnie zachował. I na całej buzi, i jako takie utrwalenie korektora, więc w obu rolach można go spokojnie stosować. Jeśli chodzi, słuchajcie, o produkty do brwi, właśnie, kredka jak kredka, to już mówiłam, bardzo fajna taka, w sam raz pod każdym względem i kolor też. Natomiast żel, myślę, że to jest chyba jedna z fajniejszych opcji, na jakie ostatnio trafiłam. Żel cały czas na brwiach tworzy taką delikatną skorupkę. Jak dotykam sobie brwi, to czuć to takie utrwalenie, ale nie jest to, wiecie, aż takie mocne jak w Anastazji, natomiast zdecydowanie mocniejsze niż o, w tym żelu z Vivo. Więc jeśli wolicie takie mocniejsze utrwalenie, bo na przykład coś takiego byłoby dla Was za delikatne, no to myślę, że to będzie fajna opcja. Więc te nowości do brwi z Eveline też jak najbardziej godne uwagi. Co do tuszu i eyelinera, no to nie wiem, generalnie wydają się fajne. No oczywiście tuszu to jeszcze trzeba troszkę poużywać, żeby wydać jakąś taką pełniejszą opinię. Jak na pierwszy raz, no to efekt mi się bardzo podoba. Jakościowo w porządku, bo się nic nie osypało, nie ukruszyło. Także bardzo fajne kosmetyki i myślę, że tusz nawet za jakiś czas będzie jeszcze fajniejszy niż teraz. Więc okej. No i bardzo ładna paletka, przy czym powiedziałabym, że paletka, chociaż te cienie, żeby nie było, cienie się utrzymały, no kolory widać, ale powiedziałabym, że w dzisiejszym makijażu mogę tak na chłodno powiedzieć, że bardzo przyjemne cienie, po prostu. Nie jest to jakiś efekt wow i jakoś mnie tam na kolana nie powaliło, ale po prostu no to są takie, tak jak powiedziałam, takie bezpieczne kolorki, zwykłe paletki, takie do makijaż dziennych. Utrzymywać się utrzymują. Jeśli szukacie takich liliowo-wrzosowo-beżowych kolorów, to jak najbardziej na dzień taki drobny dzienniaczek może być. Także w dzisiejszym teście wydaje mi się, że to jest najsłabsze ogniwo. No bo ona jest taka zwykła, o, po prostu. Natomiast pozostałe kosmetyki zrobiły na mnie duże wrażenie, o tak to powiem. Począwszy od bazy, a skończywszy na pomadkach, które mnie bardzo, bardzo zaskoczyły. Także nowości z Eveline jak najbardziej na tak. Jeśli czegoś z takich rzeczy szukacie, a będzie w promocji, bo podkreślam, że trzeba to sprawdzić, to myślę, że warto się za tym obejrzeć, bo nowości bardzo, bardzo fajne. Ok, mam nadzieję, że Wam się test podobał.
Napiszcie oczywiście w komentarzach, czy a może coś już macie z tych nowości Eveline'owych, a jeśli nie, to ewentualnie co, na co byście polowali. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Wierzę, że widzimy się w kolejnym. Dzisiaj Wam już mówię pa, pa, na razie, cześć!